panie trenerze, dla pana drużyny ten jeden punkt zdobyty tutaj to są stracone dwa, czy szanuje pan ten remis? No na pewno trzeba szanować remis, tym bardziej na tak trudnym terenie, przy tak trudnym przeciwniku. Ogólnie jestem zadowolony z postawy chłopaków, bo poza tą pierwszą sytuacją, gdzie jeszcze byliśmy ospali i straciliśmy w bardzo prosty, głupi sposób bramkę, to w zasadzie przez cały mecz dominowaliśmy. No i Świt ratował się tylko i wyłącznie stałymi fragmentami gry, prawda? No gra była bardzo ostra, ale spodziewaliśmy się takiej gry ze strony Świtu. No, jedyny mankament, jaki mogę powiedzieć, to że brak skuteczności, brak wykończenia tych sytuacji wcześniej, bo ta bramka wcześniej strzelona dałaby nam po prostu jeszcze więcej czasu na to, żebyśmy strzelili tą drugą. Mhm. Postawił pan dzisiaj na Zapaśnika i Pieczarę, którzy w ostatnich meczach nie wychodzili w pierwszym składzie. Skąd ten pomysł i czy uważa pan, że ta roszada wypaliła? Znaczy na pewno wypaliła. Pomysł jest taki, że w danym tygodniu któryś z zawodników jest lepszy, ten gra, prawda? Także dostali szansę i wykorzystali ją, bo bardzo dobry mecz z ich strony. Troszeczkę zabrakło skuteczności, ale myślę, że w następnych meczach jeszcze pokażą swoją skuteczność i to, że potrafią strzelać bramki. Mhm. Niektórzy kibice Świtu tutaj schodzącą trójkę sędziowską obrzucili monetami i wyzywali. Czy pan zgadza się z tym, że sędzia wypaczył wynik spotkania i że na waszą korzyść gwizdał? No bo tutaj kibice Świtu byli bardzo oburzeni. Znaczy, jeżeli w tej kwestii coś mogę powiedzieć, to na pewno karny był, bo nasz zawodnik był trzymany i karny nam się należał, a do pracy sędziów nie będę się wypowiadał. Są od tego odpowiednie organy, które odpowiednie noty postawią i wyciągną wnioski. No tak, ale przy tej sytuacji, w której sędzia się pogubił, najpierw podyktował rzut wolny, potem rzut karny, potem zmienił decyzję, to chyba musiał pan się zdenerwować. Na pewno się zdenerwowałem, ale tak jak powiedziałem, był obserwator i do niego należy decyzja oceny sędziego, nie do mnie. Ja zająłem się meczem i z tego meczu jestem zadowolony. Chciałem jeszcze zapytać o to, jak pan ocenił grę Piotra Kosiorowskiego w tym spotkaniu i w ostatnich meczach? Znaczy tutaj do nikogo nie mogę się przyczepić z drużyny o brak zaangażowania, o brak dobrej gry. Bo tak jak powiedziałem, jedynym mankamentem w dzisiejszym spotkaniu to był brak skuteczności. Ale nie ma pan wrażenia, że znowu było trochę tak, że Polonia pierwszą połowę lekko przespała i dopiero w drugiej się rzuciła do grania z większą intensywnością, do stwarzania większej liczby sytuacji? Czy nie za późno trochę Polonia poszła do przodu? To znaczy, to nie chodzi, czy Polonia poszła za późno do przodu. Tu pierwsze 10 minut było z naszej strony troszeczkę ospałe, a w miarę upływu tej pierwszej połówki przejmowaliśmy inicjatywę. Mieliśmy 3 dogodne sytuacje w pierwszej połówce, gdzie no, powinniśmy strzelić bramkę. Także tutaj nie mam pretensji do drużyny. Można tylko się przyczepić o ten początek meczu i tą pierwszą bramkę, prawda? Bramka z niczego. Mhm. Czyli rozumiem, że nie będzie żadnych dodatkowych treningów cięższych po tym meczu, nie ma pan pretensji do zawodników w szatni, będzie spokojnie, nie będzie pan raczej krzyczał na swoich piłkarzy? Tak jak powiedziałem, trudny teren, bardzo trudny przeciwnik, wymagający, dobrze zorganizowany, grający bardzo dobrą piłkę i na takim terenie z tego jednego punktu trzeba się cieszyć i jedziemy dalej. No, to nie jest jeszcze tragedia, prawda? To jest początek ligi, także mamy przed sobą jeszcze dużo meczów. Będzie dobrze. Myśli pan, że to Świt będzie waszym głównym rywalem w walce o awans do drugiej ligi, czy raczej nie? Na pewno Świt będzie się liczył w końcowym rozrachunku. Jest to drużyna, która jeszcze wielu drużynom odbierze punkty, także to jest dla nas dobre. Jak widać, gra, organizacja i zaangażowanie jest ze strony Świtu bardzo dobre, także no, mamy nadzieję, że w kolejnych meczach będą pokazywali swoją klasę i nie tyle dla nas będą rywalem, co będą odbierać punkty drużynom przeciwnym. Dziękuję bardzo. Pomylę się, jeżeli powiem, że ani przez moment nie wątpiłeś, że wywieziecie z tym punkty? Znaczy, no, byłem przekonany, że zdobędziemy tutaj komplet punktów. No, nie udało się. Trzeba być zadowolonym z tego jednego punktu. No, brak skuteczności, prawda, spowodował to, że tych 3 punktów stąd nie wywozimy. Także no, należy się cieszyć. Spokojnie. Okay. Dziękuję bardzo.